Witajcie w pierwszym odcinku z serii Od starożytności do współczesności. Dzisiaj, jako że jest pierwszy temat w podręczniku, tutaj poznaj przeszłość, wiek XX, zaprezentuję wam temat, jakim jest system wersalski. Jak tutaj widzicie, na Wikipedii mamy też dużo, dużą notkę o traktacie wersalskim. Nie będę tak z niej czytał czy coś takiego. Specjalnie ją włączyłem z tego względu, że tu znajdujemy wiele atrakcyjnych zdjęć oraz przydatnych materiałów, które upiększą moją prezentację. Jednak wracając do ogólnej sprawy. Traktat wersalski został podpisany 28 czerwca 1919 roku przez Niemcy oraz państwa ententy. Muszę wspomnieć, co to są państwa ententy, państwa centralne, dlaczego doszło do podpisania. No to tak. W 1914 roku doszło do wybuchu I wojny światowej. A tak dokładnie doszło do niego 28 lipca 1914, po tym jak został zamordowany arcyksiąże Ferdynand, który miał być następcą tronu. Chodzi o to, że Niemcy należeli do państw Trójprzymierza, czyli do sojuszu z Austro-Węgrami oraz do sojuszu z... Coś mi tu wyskoczyło. Do sojuszu z Włochami. I chodzi ci o to, że doszło także do powstania trójporozumienia między carską Rosją jeszcze, Wielką Brytanią oraz Francją. To sojusz między Wielką Brytanią, Francją i Rosją uznaje się za trójporozumienie oraz ententę, a trójprzymierze uznaje się za państwa centralne. Doszło wtedy do wybuchu I wojny światowej. Tam bardzo ważną sprawą była też sprawa Bałkan, która była cały czas napiętą tym miejscem w stosunku do państw z Rosji oraz Austrii. I cały czas tam można tak powiedzieć, że cały czas tam się żarzył konflikt. Konflikt trwał 4 lata i miał, można powiedzieć, skalę globalną. Jest to spowodowane tym, że Wielka Brytania posiadała, nie tylko Wielka Brytania, ale państwa ententy oraz państwa centralne posiadały wiele kolonii, które jako, że ich główne państwa brały udział w wojnie, to i kolonie musiały też brać udział. Z tego względu tutaj pokażę wam ilość państw biorących udział w wojnie. Po stronie ententy jest znacząca przewaga, bo po stronie państw centralnych mamy tylko Niemcy, Austrię, Imperium Osmańskie, czyli Turcję i Bułgarię. No, dużo ich nie jest. Tutaj mamy tak. Imperium Brytyjskie, czyli Wielką Brytanię oraz kolonie, i Francję, Japonię, Włochy. Dlaczego Włochy? Wcześniej mówiłem, że należały do centralnych. Od 1915 roku przyszły na stronę ententy. Serbia. Bo Serbia... Serbia też była tutaj związana, były konflikty z Bałkanami, z Bułgarią. Dlatego. I z Turcją. Stany Zjednoczone. No, po tym jak zatopiono w 1917 roku przez uboty niemieckie statek Louisiana, Brytyjczycy, oczywiście. No co ja mam z tą Wielką Brytanią? Stany Zjednoczone postanowiły przyłączyć się do wojny. Australia, Kanada, Nowa Zelandia, Związek Południowej Afryki. Tutaj znowu walka z koloniami niemieckimi, żeby zająć je. Belgia, która została zajęta na samym początku przez państwo niemieckie i zaatakowali od strony Belgii przecież. Niemcy. Brazylia, Portugalia, Rumunia, Luksemburg. No to wracając tak do tego tematu wojny.
Samą wojnę nie będę wam opowiadał, bo to jest całkiem co innego, będę o tym wspominał w innym temacie. A po pierwsze, a po drugie powinniście to już pamiętać, takie tylko wspomnienie. Niemcy kapitulują 11 listopada 1918 roku. Lecz... Dobra, więc schodzi o to, że doszło wtedy do tego, że w Niemczech abdykował król i Niemcy już nie byli w stanie walczyć. Byli zbyt bardzo osłabieni. Potem także kapituluje w tym całym czasie kapituluje, nawet nie wiem czy nie wcześniej, Austria, Węgry. Tam też władca abdykuje, państwo austro-węgierskie się rozpada. No i tak potem kapitulują Bułgaria, na końcu Turcja, o której będę zaraz mówił. Jednak wróćmy do traktatu wersalskiego, bo tak krążymy i nie dochodzimy do celu. Traktat wersalski był 28 czerwca 1918 roku, jak już wspominałem. Został on podpisany przez Niemcy, bo on trwał od stycznia do... trwał rok praktycznie. I co on miał na celu? No, miał na celu wprowadzenie pokoju. To właśnie na traktacie wersalskim 10 stycznia 1920 roku utworzono Ligę Narodów. Liga Narodów miała na celu zachowanie pokoju na świecie. Jak wiemy, zaprosiłem, chuja zrobiła. I tak doszło potem do II wojny światowej i tak. Wracając jednak do tego traktatu wersalskiego. Niemcy. Tutaj mam, przybliżę mapkę. Niemcy utracili bardzo dużo terenów. Na rzecz Polski utracili Pomorze Gdańskie. Natomiast Wielkopolskę utrzymała Polska po powstaniu wielkopolskim, które zakończyło się zwycięstwem Polaków. Tak wspomnę, było to jedyne powstanie, w którym Polacy odnieśli sukces. Niemcy utracili także jedną trzecią Śląska na rzecz Polski po trzech powstaniach śląskich oraz po plebiscycie, który był na tym obszarze. Na rzecz Czechosłowacji utracili Zaolzie, Śląsk Cieszyński i Śląsk Cieszyński. To też takie dwa określenia. Na rzecz Francji utracili jak zwykle Alzację i Lotaryngię, bo to są tereny, które są bardzo sporne nawet do tej pory. W czasie II wojny światowej też Niemcy zajęli Alzację i Lotaryngię. Już mamy nawet od chyba zjednoczenia Niemiec walkę o Alzację i Lotaryngię. Na rzecz Belgii utracili część terenów, na rzecz Danii utracili tam przygraniczne tereny. Natomiast tutaj, co to jest, pomyślicie? Ano to jest, tak po namyśle doszedłem do dlaczego, co to jest. A to jest, moi drodzy, Luksemburg, który należał do części państw niemieckich, ale po 1918 roku można określić, że uzyskuje niezależność. O, tak to określmy. I ma wydzielony dla siebie obszar. Tutaj macie wolne miasto Gdańsk. Wolne miasto Gdańsk zostało wydzielone przez państwa Ligi Narodów i miało być miastem pod opieką Ligi Narodów. A tutaj mamy teren odzyskany, który utrzymała Litwa. Niemcy nie tylko utracili terytorium w Europie, ale utracili także wszystkie kolonie, które do tej pory posiadały. Na dodatek musieli, jeszcze raz wrócę do matki, zrobić strefę zdemilitaryzowaną, która prowadziła mniej więcej tak, szła tutaj,
To był pas kilkuset kilometrów od granicy z Francją, na którym nie wolno było stacjonować wojskom niemieckim. Zniesiono obowiązek służby wojskowej. Niemcy musieli spłacić kilkanaście milionów kontrybucji, czyli musieli spłacić wszystko to, co przyczynili się do tego. Czyli wszystkie takie tak zwane straty wojenne. Potem jeszcze mieli... O czym jeszcze zapomniałem? Mieli ograniczoną ilość armii. Armia była, jak wspominałem, ochotnicza. Zdemilitaryzowaną strefę. No i jeszcze nie mogli wprowadzać nowinek zbrojeniowych do swojego wojska, że to nie było takie nowoczesne wojsko. Co? Potem. W czasie trwania Traktatu Wersalskiego postanowiono także podpisać traktaty pokojowe z innymi państwami. Podpisano traktat z Austrią-Węgrami, które rozdzieliły się na Austrię i Węgry. I podpisano go 10 września 1919 roku z Saint-Germain z Austrią. A 14 października 1918 roku podpisano z Węgrami. 27 listopada 1919 roku podpisano porozumienie pokojowe z Bułgarią w Niuli 29 listopada. I wtedy też Bułgaria utraciła na rzecz Grecji południową Dobrudżę, musiała oddać Rumunii, a niewielką część Macedonii miała przekazać Królestwu Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Musieli też zapłacić wielką kontrybucję i ograniczenie ilości wojsk. To takim traktatem całkowicie pokojowym podpisanym przez Węgry został podpisany 24 czerwca 1920 roku w Trianon. Wtedy Węgry utraciły 2/3 swojego przedwojennego terytorium. Słowacja uzyskała część Rusz Zakarpacka. Między Słowacją, Rusz Zakarpacką, Śpisz i Orawem oraz Siedmiogród i Wojwodiem i na rzecz sąsiadów, którzy byli zwycięskimi. Natomiast jeżeli chodzi o Turcję, Turcja jest specyficzna. No bo podpisała porozumienie pierwsze 10 sierpnia 1920 roku, na mocy którego traciła dość sporą część terytorium. To nie spodobało się przywódcom państwa. Wtedy doszło nawet do przez Mustafę Kemela do postanowienia, że rozpoczną kolejną wojnę. Nie obchodzą ich postanowienia te wcześniejsze pokojowe. Wojnę chcemy! Chcemy to samo odzyskać, co żeśmy stracili. I wybuchła wojna, która trwała do 1923 roku, do 24 lipca, gdzie podpisano pokój w Lozanie. Co to dało w ogóle Turcji? Ano dało sporo, bo powstała wtedy Republika ze stolicą w Ankarze i Islam utracił swoją pozycję w religii państwowej. No trochę tak średnio. Ale Turcja odzyskała część utraconych obszarów przyznanych wcześniej Grecji. Pięknie to mamy. Specjalnie tutaj patrzę w podręczniku, co macie, z tego względu, że jeżeli bym wam wymieniał po kolei terytorium, to nie wiem, czy ktoś by zapamiętał. A tu macie tak ładnie. Część terytorium
utraciła Grecja. I wtedy doszło do największej migracji, jaka była do tej pory. 1,5 miliona Greków musiało opuścić te tereny. Ale zapomniałem jeszcze o bardzo, bardzo ważnej rzeczy. To, że wiecie już, że był traktat wersalski. Ale co jeszcze dał traktat wersalski? A dał bardzo dużo. Mimo wszystko. Jak widzicie, kilka państw odzyskało niepodległość. Mówię już o Polsce, która 11 listopada odzyskuje niepodległość 1918. Co prawda musi walczyć o swoje granice, o kształt, ale już jest na mapie. Niepodległość odzyskuje Litwa. Powstaje wolne miasto Gdańsk. W Rosji dochodzi do rewolucji październikowej w 1917 roku i wtedy powstaje już po traktacie wersalskim Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, dokładnie w 1922 roku. Powstaje także Estonia. Odzyskuje niepodległość Estonia, Łotwa, Finlandia, która także odzyskuje niepodległość. Rozpada się system państw Austro-Węgier. Czyli powstają osobne państwo Austrii, Węgier. Powstaje także Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców. I oficjalnie to państwo od 1929 nazywa się Jugosławia. Potem Irlandia odzyskuje niepodległość. Nie, przepraszam, suwerenność w 21 roku, w lipcu. I tam powstają też powstania wielkanocne, które miało miejsce w 16 roku. Oraz kolejne inne powstania. Jak już wspominałem, Polska, Czechosłowacja odzyskuje niepodległość. Oraz Islandia, która co prawda jest jeszcze pod berłem duńskim, ale ma swoją niepodległość. Że jest na mapie po prostu niepodległe państwo. Tylko że pod panowaniem króla duńskiego. Co to dało zło? Że w ogóle co zdało, była pierwsza wojna światowa? No, ustaliła nowy podział sił. Wiemy, że musimy się liczyć z Wielką Brytanią, no z Francją, ma znaczącą to jeszcze rolę. Związek Radziecki tak średnio, można powiedzieć. Ale wiadomo, że było cały czas mowa o tym, że pokój ten nie będzie trwał długo. Nawet tutaj macie przytoczone, że Ferdinand Foch, marszałek Francji, powiedział w 1919, że pokój będzie trwał 20 lat. Dodajemy 1919-1920, dodajemy lat 1939. Dziękuję. Foch przewidział przyszłość. I jeszcze zauważono, jak wiecie, Niemcy dostały potężny cios do siebie. Dlaczego mają się potem w przyszłości niedługo odbudować i nie zbuntować? To był cios bardzo silny w państwo niemieckie, ale to prowadził do tego, że w przyszłości będzie odwet, przez który zginą miliony ludzi. A jeszcze tak wracając, skutki I wojny światowej. No to odzyskanie niepodległości, traktat wersalski. Oczywiście odzyskanie niepodległości przez kilka państw, o których już wspominałem. Osłabienie pozycji Niemiec, wzrost potęgi
Wielkiej Brytanii i Francji, 5 milionów ludzi, prawa kobiet wtedy już były, no wtedy kobiety te musiały iść do pracy zamiast mężczyzn, bo mężczyźni poszli na front, wtedy doszło do równouprawnienia kobiet, pochodek sprawy politycznych, zmiany granic, zmiany władzy, rewolucje. I cały czas jesteśmy w takim okresie, że nie wiadomo, kiedy kolejna wojna wybuchnie. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. Zostawcie łapki w górę. Miłe komentarze. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie jeszcze tego tematu, piszcie. Postaram się w takich dodatkowych filmikach prezentować Wam to. I dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. A w kolejnym odcinku od razu Wam mówię. Odbudowa powojenna i wielki kryzys. Dzięki. Do zobaczenia.